Witajcie, tutaj Omega Wario. Tak, to nie jest clickbait, to nie jest również żadnego rodzaju nieśmieszny prank. Tytuł, jaki was tutaj przyciągnął, jest w pełni prawdziwy, gdyż wraz z moim dobrym przyjacielem Kumiaczkiem, dawniej znanym jako Cartoonix, zajmujemy się tworzeniem fanowskiego sezonu trzeciego z Gravity Falls. I powiem wam jedno, jest grubo, będzie grubo, hype istnieje, jest wielki. Na wstępie od razu podkreślę, iż w tle możecie obejrzeć intro do trzeciego sezonu, jakie jak na daną chwilę będzie, ale nie jest oficjalne, a szczegóły o nim znajdziecie w filmie Kumiaczka, do którego link jest w opisie. Pomysłodawcą projektu był od samego początku Kumiaczek. Wiedziałem o tym przez cały czas i nareszcie po tak długich oczekiwaniach możemy podzielić się z nami premierą ogłoszenia, że fanowski trzeci sezon jest w pracach. Co więcej, tak, ty tutaj, drogi mój widzu, youtuberze, kolego, jakiego znam osobiście i mnie oglądasz, możesz pomóc nam w tym. Wystarczy, że wejdziesz w opisie na Discord od dubbingu do nadchodzącego trzeciego sezonu Wodogrzmotów. Moi mili, i głoszę, iż ja również jestem w dubbingu i mam już gwarantowaną rolę w trzecim sezonie jako postać, ale kwalifikacje do dubbingów dopiero dzisiaj, zapewne po wrzuceniu tego oto materiału albo w tych godzinach, kiedy go właśnie oglądacie. Oczywiście powiem wam, że jestem naczelnikiem projektu i mam za zadanie pilnować rozwoju, jak i również osób, które chcą pomóc nam i wesprzeć w tym mega projekcie. W opisie znajdziecie moje tagi na Discordzie, więc chętni do kontaktu ze mną a propos projektu, proszę pisać do mnie na Discordzie i nie zapominajcie też o serwerze Kumiaczka, gdzie odbędą się kwalifikacje oraz rozmowy wraz z nim, ze mną oraz innymi naszymi widzami. Oj, będzie się działo! Dziękuję bardzo za oglądanie. Osoby, które są za wspieraniem nas w trzecim sezonie, proszę napisanie w komentarzach hashtagu klasyczny wario trzeci sezon Wodogrzmotów, żebym wiedział, ile was jest chętnych. I żeby było jasne, pojęcie klasyczny wario nawiązuje do klasycznych czasów, w których nagrywałem na bieżąco torię z Wodogrzmotów przed ich oficjalnym końcem. Dodam jeszcze, że prace nad omówieniem nowych odcinków czwartego sezonu Star Butterfly rozpoczął się już niebawem. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, live wraz ze mną u Kumiaczka w te dni. See ya, bio! Miłość, miłość za Kopanem, ty. Polewamy się szampanem, ty. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy.